Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku uczestnicy, podzieleni na dwie grupy po dwie osoby, zabiorą Iwonę na miasto, by lepiej się poznać. Na koniec dnia Iwona wykluczy z gry po jednej osobie z każdej grupy. Zapraszam. Teraz ogłoszę, jak zostaliście rozlosowani. Pierwsza grupa to Dominik i Grzegorz. Druga grupa to Alan i Brian. Dominik, Grzegorz, chodźmy się zabawić. To moja część spotkania. Zapraszam was na kręgle. Cieszycie się z udziału w programie? Oczywiście, ja też. Grzegorz, chciałabym spędzić z Dominikiem trochę czasu sam na sam. Miłej zabawy, Grzesiu. Spróbuj pobić mój rekord w kręgle. Powiedz bowiem, że dużo podróżujesz. Ile świata już zwiedziłeś? Oj, większość. Chiny, Egipt, Francja. Za dużo by wymieniać. A dla kobiety zrezygnowałbyś z takiego stylu życia? Raczej zaszczepiłbym w tej kobiecie pasję do podróży. Na świecie jest tyle romantycznych miejsc. Zaskakująca odpowiedź. Koniec rozmowy. Teraz proszę za mną, pójdziemy do ustrojnego miejsca. Zabrałem was do parku na piękne łono natury. Spełniamy wasze kryteria kobiety idealnej? Jak najbardziej, o takiej jak ty marzyłem. Jasne, że tak, dlatego tu jestem. Dominik, czy możesz nas zostawić na chwilkę samych? Jesteś zapalonym naukowcem, tak? Czym się dokładnie zajmujesz? Opowiedz o swojej pracy. Ostatnio zajmuję się chemią organiczną i nieorganiczną, ale wcześniej na przykład fizyką jądrową i jej zastosowaniem w cieplarnianym efekcie struktury molekularnej świńskiej grypy dwa razy wziętej. O, to bardzo interesujące. Pewnie pochłania ci to mnóstwo czasu. Miałbyś czas na chwilę z żoną? No niby nie, ale pamiętajmy, że nauka cały czas idzie do przodu. Wkrótce będę mógł się sklonować, by być w dwóch miejscach jednocześnie. Proste i wygodne. Nie wiem, czy śmiać się, czy płakać. Pora kończyć tę pogawędkę, musimy wracać do domu. Siema, siema, my już po wszystkim, teraz pora na was. I jak było, opowiadajcie. Alan, Brian, teraz wasza kolej, zapraszam. Idźcie, idźcie, tylko nie zróbcie z siebie pajaców. Spędzimy ten czas aktywnie, zapraszam na wrotki. Kobiety uwielbiają być dopieszczane. Gotowi bylibyście spełnić każdą zachciankę swojej wybranki? Oczywiście, zawsze, byleby tylko nie przesadzała.
Ja bym wskoczył dla niej w ogień, by mnie tylko kochała. Alan, czy możesz na moment nas zostawić samych? Więc, Brian, jakimi przymiotnikami byś najtrafniej siebie opisał? Mam takie swoje trzy ulubione: wrażliwy, czuły, koleżeński. O, czyli jesteś romantykiem? Raczej tak, chociaż czasami potrafię być pyskaty i agresywny, ale tylko w imię dobra. Podoba mi się taka rycerska postawa, brawo. Pogadaliście sobie, teraz zapraszam was tam, gdzie ja zaplanowałem. Zaprosiłem was do spa, bo przyda nam się odrobina relaksu. Co według was oznacza szczęście w związku? Szczęście to miłość i zrozumienie obojga osób. Według mnie szczęście to dom, dobra praca, kominek, tupot małych stópek i oczywiście kochająca żona. Brian, czy zostawisz nas samych? Ależ oczywiście już wychodzę. Alan, wszyscy mamy wady, jaka jest twoja największa? Wiesz, Iwona, wad mam dużo, ale najbardziej denerwuje mnie moja nieśmiałość. Jesteś nieśmiały, a nie widać tego. To tylko pozory, wewnątrz moja wątroba trzęsie się jak galareta, najchętniej chciałbym być już w domu. Nie żebym źle się bawił czy coś, z tobą zawsze jest miło, hech. A dziękuję, drobiazg. Czas się zbierać do domu, fajnie było. Po spotkaniach z uczestnikami, Iwona spędziła trochę czasu na przemyśleniach. Za chwilę wyeliminuje z gry dwójkę kandydatów na jej męża idealnego. Dziękuję wam za dzisiejszy dzień, bawiłam się świetnie. Cieszę się też, że mieliśmy okazję lepiej się poznać. Na podstawie tego, co się o was dowiedziałam, wykluczę z gry dwie osoby, po jednej z danej grupy. Pierwszą osobą jest Grzegorz. Piknik w parku bardzo mi się podobał, też uwielbiam przyrodę, ale w czasie naszej rozmowy zrozumiałam, że kompletnie do siebie nie pasujemy. Bardzo mi przykro, trudno, wniosek taki, że moją jedyną miłością jest nauka. Dobra, jako drugi odpada. Alan. Na początku myślałam, że bardzo do siebie pasujemy, i może nadal tak jest, ale zrozumiałam dziś, iż jesteś zbyt niedojrzały, przykro mi. Skoro tak, to chociaż obiecajmy sobie przyjaźń, niech tak będzie. Witaj w finale, od teraz jesteś moim rywalem.